No więc mordeczki, nagrywam to wszystko na spontanie, bo ciemno, czeka mnie operacja. Czemu jestem w tej koszulce, żebyście po prostu oddać wam chociaż po części obraz tej sytuacji. To wszystko jest innego koloru. To wszystko to była moja krew. Jestem cały pocięty maczetami. Tutaj też na szczęście uchyliłem się i obcięło mi kawałek skóry. Po początku takie pum. Więc tak, do mojego mieszkania weszło dwóch oprawców zamaskowanych. Nie czekali ani sekundy. Od razu zaczęli ciąć maczetą z całej siły. Oni weszli tylko w jednym celu i powtarzam, było to moje morderstwo, nie postraszenie, nie pocięcie. Próbowali mnie zabić. Ja od razu, od pierwszej sekundy zdawałem sobie sprawę z tego, co się teraz dzieje i postanowiłem walczyć i jestem z siebie dumny. Uważam, że walczyłem jak lew. Cudem uniknąłem tak naprawdę tej śmierci, choć był jeden czy dwa momenty, gdzie byłem prawie pewny, że to koniec, ale pół ułamka sekundy później, chociaż lała się krew ze mnie jak ze świni, mój organizm mówił: nie, nie, że walcz, kurwa, to nie jest koniec, dosłownie. W ostatecznym rozrachunku jednemu z nich prawdopodobnie też się coś stało, chociaż nieporównywalnie duże do tego, co mi. Ale udało mi się przeżyć, udało mi się uciec. Jak wam opowiem całą tą historię, to część z was po prostu w to nie uwierzy, a uwierzcie mi, że jest mrożąca krew w żyłach, bo jest rodem z horroru. Wszystko opowiem wam po operacji. Nie wiem, czy już mówiłem, ale do hejterków, którzy cieszą się, że mam obcięte palce, to już je mam zszyte. Dodatkowo dzisiaj przejdę ostatnią operację, wrócę do sportu. Ja się, kurwa, nigdy nie poddam, tak jak wtedy się nie poddałem. Dziękuję wszystkim za wsparcie, którzy się dowiedzieli mi, napisali miłe słowa. Wzrusza mnie troszeczkę ten moment, bo wiem, że po prostu, jak sobie sam przeanalizuję, to moje szanse na przeżycie były naprawdę minimalne, a mimo wszystko się udało. I tyle na ten moment. Wam mogę powiedzieć. Trzymajcie się, mordeczki. Zostawcie mi suba, bo dalej żyję i przyda mi się wasze wsparcie. Życzcie mi udanej operacji. No, w normalnym szpitalu mi powiedzieli niestety, że nie da się mnie uratować, jeśli chodzi o moje zdrowie, ale jak wydam kilkadziesiąt koła prywatnie, jak poszedłem do najlepszego specjalisty w Polsce, to okazało się, że wrócę do MMA w pełni sprawny. Także mordeczki, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.